Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną, z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Mam nadzieję, że etap szkoły średniej był czasem dobrze przez was wykorzystany. Czasem korzystania z uroków młodości, ale również czasem zdobywania wiedzy i umiejętności. Jestem przekonany, że nasi nauczyciele zrobili wszystko, aby tę wiedzę wam przekazać. Reszta zależy już od was, od waszych chęci, od waszego zaangażowania. Skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.
Za Podkomorzem szereg w Parysie gromadzi. Dano hasło. Poloneza, czas zacząć. On prowadzi. Panu Pawłowi Sokołowskiemu, pani Janowi.
przygotowanie kolejnej części artystycznej. Wierzcie mi, że niektóre rzeczy były w tajemnicy do końca. Ale myślę, że największe podziękowania należą się wam, droga młodzieży, bo stanęliście na wysokości zadania i tutaj pod kierunkiem waszych wychowawców bardzo pięknie zaprezentowaliście się i dziękuję wam za to. Brawa dla wszystkich. Studniówkę Zespołu Szkół imienia Armii Krajowej obwodu Głuszec, Grójec, Zbrójcy. Nasza szkoła liczy 875 uczniów. W tym roku do matury będzie przystępowało 120 uczniów. Dzisiejszy bal odbywa się 100 dni przed maturą. Mam nadzieję, że uczniowie maturę zdadzą tak, jak wykonali pięknego poloneza. Wykonali również piękne tańce. Chciałem podziękować tutaj wychowawcom za opiekę nad młodzieżą, przygotowanie. Myślę, że ogromne podziękowania należą się rodzicom naszych uczniów, którzy zorganizowali przepiękną imprezę. Chciałem również podziękować samorządowcom terenu powiatu grójeckiego i parlamentarzystom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Mam nadzieję, że ta zabawa pozostanie dla uczniów niezapomniana do końca życia. Sądząc po humorach i uśmiechach, na pewno tak będzie. Samorządu Powiatu Grójeckiego chcę podziękować rodzicom, maturzystom, dyrekcji szkoły za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, na bal studniówkowy, gdzie możemy wspólnie spędzić chwilę czasu. Bardzo piękna uroczystość, wspaniały polonez, gdzie młodzież mogła pokazać to, co się nauczyła bardzo ładnie. Obecnie się bardzo ładnie bawią, to widać tu z tyłu za nami. Nie tylko samą nauką, gdzie pracują, spotykamy się w szkole wiele razy na różnego rodzaju spotkaniach, czy na wręczaniu stypendiów, rozpoczęciu roku szkolnego, zakończenia, a i dzisiaj mamy tą możliwość razem spędzić tą chwilę rozpoczęcia studni przed maturą. Życzę w imieniu własnym, jak i całego samorządu, żeby pozyskać jak najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym, żeby mogły te wszystkie osoby zdobyć jak najlepsze uczelnie, dostać się do najlepszych uczelni, pozyskać dobrą pracę. Dodam tak, powiem, że maturę można poprawić. Z 90% do 100 jest możliwość poprawienia, ale balu stopniówkowego niestety nikt nie może poprawić i dzisiaj niech się bawią. Niech ten dzisiejszy wieczór i ta noc dla nich będzie jedną z najważniejszych w życiu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Witam serdecznie Państwa. Ogromnie miło, że dzisiejszego pięknego studniówkowego dnia możemy się bawić wspólnie. Szanowni Państwo, ogromna, piękna zabawa, cudowna młodzież, fantastyczna orkiestra, a przede
przede wszystkim 100 dni do matury. 100 dni do matury jak bardzo istotny dla młodych ludzi, którzy są pełni nadziei, pełni obowiązku i pełni chęci nauki i chęci zdobywania nowego życia. Szanowni Państwo, jest to bardzo istotne i ogromnie gratuluję. Gratuluję pięknej studniówki, gratuluję tego, że w powiecie grójeckim, w gminie Grójec mamy naprawdę wspaniałą młodzież. Młodzież, która wyjątkowo potrafi zdobywać najwyższe szczyty wiedzy, szczyty życia i za to ogromnie dziękujemy, gratulujemy rodzicom, gratulujemy nauczycielom, gronu nauczycielskiemu, które wychowuje tą młodzież. Naprawdę jesteśmy ogromnie wdzięczni i chcemy, by nasza młodzież, nasze dzieci jak najwięcej zdobywały wszystkich progów swojego życia. Życzymy im jak najwięcej sukcesów i jak najwięcej radości. By ta radość z dzisiejszej studniówki przeniosła się na całe życie. Wszystkiego najlepszego.